Oto serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, a w zamian za to otrzymuje wzgardę i zapomnienie. Ty przynajmniej staraj się mi zadośćuczynić, o ile to będzie w twojej mocy, za ich niewdzięczność. Czerwiec miesiącem czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Adorujmy Najświętszy Sakrament. Wynagradzajmy Panu Jezusowi za grzechy nasze i całego świata. A teraz posłuchaj prawdziwych historii życia dzieci, które uwierzyły i kochały Pana Jezusa do końca. Poznaj Piotrusia de Ariel. Dopóki nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Rozdział pierwszy. Pierwsze zbliżenie. Piotruś miał lat 7, gdy do miejscowości, którą wraz z rodzicami i rodzeństwem zamieszkiwał, przybył razu pewnego misjonarz, który zebrawszy wszystkie dzieci, jakie tylko mógł zwołać, wygłosił do nich szereg pięknych nauk. Słuchały go wszystkie w skupieniu, rozwierając szeroko oczęta i buzie w niemym wzruszeniu i zachwycie. On zaś, rozświetlając ich młodociane duszyczki najświętszym słowem nauki Chrystusowej, przygotowywał je i urabiał na przyszłych członków i bojowników sekcji eucharystycznej, którą przed odjazdem założył, opierając się na podwalinach rzuconych przez papieża Piusa X w dekretach o wczesnej i częstej komunii dzieci, a która w parę lat później rozkwitła tak wspaniale jako krucjata, czyli rycerstwo chrystusowe. Podczas tych nauk właśnie, na które uczęszczał z wzorową pilnością i gorliwością, usłyszał mały Piotruś między wielu, bardzo wielu ciekawymi, a dotąd nieznanymi rzeczami, że Jezus najbardziej spośród wszystkich umiłował malutkich sercem i duchem, że między nimi najchętniej przebywa i że dzięki papieżowi Piusowi X, który tak dobrze wolę Zbawiciela pojął i przeniknął, kielich z hostią białą pochylić się może nad każdym, kto z wieku niemowlęctwa i nierozumu wyszedłszy pragnie szczerze przyjść do Jezusa. A jak niegdyś przed wiekami, za czasów ziemskiej wędrówki Chrystusa, gromada dzieci, napotkawszy Go na swej drodze, po dniu pracy ciężko zmęczonego obsiadła dookoła jako ptactwo leśne, trwając przy Nim, za wolą Jego i przyzwoleniem, mimo początkowego oporu i niechęci o spokój mistrza zatroskanych apostołów, tak też i dziś nikt nie ma prawa bronić dzieciom przystępu do Jezusa. I dowiedział się mały Piotruś jeszcze z radością i wielką szczęśliwością w duszy, że Jezus nie tylko dopuszcza dzieci do siebie, ale przez usta ziemskiego swego namiestnika wzywaje, zwołuje ze wszystkich stron świata, prosi i nakazuje, by zwartym tłumem obiegłszy święte ołtarze, białym obrusem przykryte, kołatały wytrwale do zamkniętych do niedawna przed nimi drzwiczek tabernakulum, prosząc o dopuszczenie do stołu Pańskiego, o swój udział w uczcie, dopominając się o chleb żywota, który dla rozwoju i życia duszy jest stokroć bardziej ważny i potrzebny niż dla ciała chleb powszedni, a o który przecież co dzień z taką natarczywością umiemy się dopraszać u Boga w modlitwie.
Nigdy jeszcze nie słyszał mały Piotruś tak pięknych rzeczy o Jezusie. A przecież znał go już dobrze. Mówiła mu o nim nieraz mamusia. Uczył się o nim w szkole i kochał go też po swojemu, szczerze i serdecznie. Ale teraz, kiedy słuchał słów ojca misjonarza, zdawało mu się, że widzi przed sobą obraz Jezusa piękniejszy, jaśniejszy, czystszy i doskonalszy niż dotychczas. Ogromem swej potęgi wszechświat cały i niebo ogarniający. A mimo tej niezmierzonej wielkości i Bożej chwały, bliższy jakoś i droższy maleńkiemu sercu Piotrusia. Każde słowo ojca misjonarza otwierało przed nim nowe horyzonty, ukazywało nieznane skarby gdzieś na dnie duszy ukryte, a brzmiało tak pięknie, jak najcudniejsza bajka, której mógłby dzień i noc słuchać bez znużenia. Lecz Piotruś nie tylko słuchał, ale i przyjął od razu do serca wszystkie nauki ojca misjonarza, a przyjąwszy, zapragnął niezwłocznie wprowadzić je w czyn. Toteż zaraz przed zamknięciem jeszcze misji przystąpił do sakramentu pokuty i Eucharystii i odtąd co dzień wiernie ponawiał najświętsze zjednoczenie z Bogiem, z równą punktualnością zjawiając się u stołu pańskiego, jak i w wesołym gronie rodzinnym zasiadał każdego dnia do wspólnego śniadania. Bo jakże miał pozostać nieczuły na tak pełne miłości, najserdeczniejsze wezwanie płynące do niego z Bożych ołtarzy? Jakże miał nie odpowiedzieć od razu zupełnym oddaniem i natychmiastowym zaciągnięciem się pod święte sztandary na pierwsze skinienie niebieskiego wodza? Mały Piotruś nie oglądał się na swych rówieśników. Nie wiedział, jak inni postąpią w tym wypadku i nie myślał też o tym zapewne. On sam usłyszał głos Boga przez usta zakonnika do niego przemawiający i poszedł za nim bez wahania. Rozdział drugi. Praca wewnętrzna. Misje te stały się punktem zwrotnym w życiu Piotrusia, gdyż wówczas to nie tylko przystąpił po raz pierwszy do Komunii Świętej, lecz zapisał się również do sekcji eucharystycznej, której przykazaniom pozostał wierny do końca i która tak wielki wpływ na bieg jego życia wywarła. Bo oto pod wpływem nauk księdza misjonarza stało się tak, jak gdyby nowe, nieznane dotąd światło zajaśniało nagle nad dzieciństwem Piotrusia. Wiele rzeczy rozgorzało w jego promieniach, olśniewającym, nieprzewidzianym blaskiem. Ale też i wiele, jakże wiele niestety, odarte z mroków nocy, które je dotąd osłaniały, wystąpiło w owej jasności, w całej swej nigdy dotąd niedostrzeganej szpetocie i brudzie. I wobec tego niespodziewanego zjawiska staje mały Piotruś na chwilę zaskoczony, pełen bolesnej, nieznanej dotychczas rozterki, szczęśliwy, ale i pełen cierpień. Życie jego upływało dotąd tak lekko, beztrosko, między nauką, którą uważał za zło konieczne i której starał się jak najprędzej pozbyć, wykręcając się od niej, o ile się tylko dało, a wesołymi zabawami, figlami i przekomarzaniem się w dobranym i kochającym gronie rodzinnym, na uganianiu się za motylami i ważkami, na połowie ryb i raków, urządzanym zawsze z równym zapałem w skałach nadmorskich. I w tym okresie czasu on sam przypominał bardziej jakąś ważkę o szklanych, tęczą połyskujących skrzydłach, czy barwnego motyla, który z taką starannością rozpinał w dużym, oszklonym pudełku, aniżeli istotę mającą być obrazem i odbiciem Bożej nieśmiertelności.
Ale teraz, odkąd połączył się z Bogiem w Komunii Świętej, odkąd został członkiem sekcji eucharystycznej, wszystko się zmieniło. Teraz stara się Piotruś ująć swe życie w ścisłe ramy, iście żołnierski rygor i uporządkować je należycie. Bo Piotruś przestał już być dzieckiem, myślącym głównie o sobie, goniącym za własną jedynie zachcianką i przyjemnością. Piotruś jest już żołnierzem, prawdziwym żołnierzem spod chorągwi niebieskiej, którego wodzem jest Bóg. W życiu jego nie ma już miejsca na kaprysy i samowolę. Zastąpić je muszą na zawsze obowiązek i cnota. Bo jak prawdziwy rycerz, nie ma Piotruś już innej woli ponad wolę przełożonych. Nie ma innych pragnień i dążeń ponad wierną, nieustanną do ostatniego tchu trwającą służbę. Zaprzedał się już wieczystą niewolę miłości, a Bóg złożył swą rękę na jego życiu, pasując go na rycerza swego i do służby swej przyjmując. Żegnajcie dlatego na zawsze już dnie, w których wolno było bezkarnie zmylić czujność angielskiej mis i porzuciwszy nieodrobione lekcje, uciec między zręby skalne, świecące szarawą bielą pośród migątliwej toni morskiej. Kiedy wolno było kaprysić przy stole, nie słuchać starszych, dokuczać małej Odecie, a nawet pobić się z nią, nie czując zbytnich wyrzutów sumienia. Ach, mały Piotruś i teraz jeszcze nie jest doskonały. I nikt nie wie o tym najlepiej niż on sam. I nikt nie odczuwa głębiej swej własnej niegodności. Ale choć zdarza mu się często pobłądzić, pójść na przekór woli Jezusowej, to jednak zawsze wie dokładnie, kiedy uchybił Bogu i swoim obowiązkom. I stara się błąd swój naprawić, by rzetelną pracą wynagrodzić mimowolną krzywdę wyrządzoną małemu Jezusowi. Oto jak on sam pisze o tym do księdza misjonarza w jednym ze swych pierwszych listów. Od poniedziałku wakacje się już skończyły, więc powróciłem znów do szkoły. Pan Ludwik mówi, że jest ze mnie bardzo zadowolony. Uważa on, że teraz pracuję dobrze. Ba, muszę przecie codziennie odrabiać lekcje, kiedy co dzień przystępuję do Komunii Świętej. Och, nie wszystkie jeszcze zadania mi się udają i robię wciąż jeszcze trochę błędów ortograficznych, ale będę się starał, żeby w każdym z moich listów mógł ojciec zauważyć, że robię postępy. Jestem gorliwym członkiem sekcji. A dalej... W następnym liście pisze tak. Bardzo się cieszę, że mogę ojcu napisać, że kocham serdecznie Pana Jezusa i Najświętszą Panienkę. Ale nie wiem, czy i oni mnie kochają tak samo, bo mam jeszcze dużo wad. Mamusia kazała mi to powiedzieć ojcu. Nie zawsze słucham, kiedy mi każe zostawić Odetę w spokoju i nie kłócić się z nią. Raz nawet pobiliśmy się ze sobą, ale obiecuję ojcu, że już tego więcej nie zrobię. Jestem leniwy jak suseł i dąsam się często, kiedy muszę się uczyć deklinacji. Od czasu do czasu odpowiada mnie grzecznie Miss Teach i grymasze, kiedy mi każą jeść zupę albo rybę. Oto są, proszę ojca, wszystkie moje wady. Mam ich dużo, ale chcę się z nich od razu poprawić, żeby mały Jezus mógł mieć pociechę z mojej codziennej Komunii Świętej. Ta nieustanna troska o doskonalenie się i podniesienie wewnętrzne przewija się niemal do końca we wszystkich listach Piotrusia. Po każdym uczynku, po każdym powziętym postanowieniu, o którym donosi wiernie swemu ojcu duchowemu, zapytuje go zawsze z pewnym niepokojem, czy dobrze zrobił, czy miał prawo powziąć takie lub inne postanowienie, nie pytając nikogo o radę. Czy mały Jezus jest z niego zadowolony?
Z równą prostotą i szczerością donosi ojcu misjonarzowi o swych wadach i przewinieniach, jako też i o zwycięstwach i dobrych uczynkach. Nie pisze tego po to, by uzyskać pochwałę lub obietnicę takiej czy innej nagrody. Czuje po prostu potrzebę wypowiedzenia całej prawdy, dobrej czy złej, by w słowach misjonarza, który był mu ojcem i przewodnikiem duchowym, odnaleźć prawdziwą ocenę swych czynów, poznać wskazówki i zdobyć uspokojenie dla swego wrażliwego sumienia. Zaczerpnięte treści pochodzą z dziełka Ofiara miłości autorstwa Wandy Kieszkowskiej. Poznaj prawdziwe historie dzieci, które składały Panu Jezusowi ofiarę ze swojego życia. Wersję książkową oraz audiobooki serii Młodzi Przyjaciele Jezusa nabędziesz na stronie najjejgłowie.pl.